Run. W kolejnym odcinku. Nareszcie coś dla tych, którzy byli spragnieni, czy tam po prostu ich interesuje. A tutaj mi został kluczyk po poprzednim odcinku od Superfly. Którzy byli zainteresowani niższymi modelami, niższymi poziomami. Coś takiego ciekawego, co mi wpadło oko, sobie wybrałem. Buty pożyczone ze Skoda FC, za co oczywiście bardzo dziękujemy. A tak, mamy tutaj, jak dla mnie, halówki, ale jeszcze zweryfikujemy. Halówki X17-3, tak, in halówki. W pudełku, jak to zawsze bywa z tymi niższymi modelami, mamy tylko buty, oto one. Mamy tutaj kolorystykę czarną. Czarna kolekcja Adidasa wyszła, no tak, niby nie jest to seryjna, ale jednak wszystkie modele wyszły i niższe wersje jakościowe też, więc jednak trzeba ją uznać za seryjną, po prostu nie taką za bardzo promowaną, bo w tej czarnej kolorystyce, która się nie nazywała, to nie było Magnetic Pack, bo Magnetic Pack był w zeszłym roku. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak ta teraz ostatnia, która wyszła. Trochę zaczynam się już gubić w tych wszystkich nazwach, bo bardzo dużo tego wszystkiego wychodzi. No w każdym razie pojawiły się takie halówki. O ile ja za bardzo nie lubię butów, które są spokojne, bardziej lubię takie żarówy, to jak coś jest całe czarne, to mi się zazwyczaj podoba. No i te buty, szczerze wam powiem, że też wpadają w oko i nawet wiedząc, że to jest niższa półka jakościowa, to ja bym tutaj zawiesił na nich naprawdę oko, bym o nich pomyślał. Po pierwsze dlatego, że są ładne kolorystycznie, po drugie dlatego, że wyglądają mi na całkiem fajne, po trzecie, że wiem, że w przypadku halówek doświadczenie mi podpowiada, że często te buty, które są tańsze, no sprawują się dobrze z pewnego powodu. Zaraz wam powiem też o swoim doświadczeniu, gdzieś to tam powtórzę. X jest taką linią, która jest teoretycznie taka speed, lekka, nie za bardzo zakłócona, prosta i przez to też bardzo fajna. Mamy tutaj cholewkę wykonaną z syntetycznego materiału. Tutaj mamy taką siateczkę. Ta siateczka jest czymś tam w środku podszyta. Mamy tutaj nawet, myślę, że jakiś materiał taki delikatny pomiędzy, który sprawia, że tutaj mamy pewną miękkość. System sznurowania oparty na takich tasiemkach, które sobie wystają, płaskie sznurowadła, które zwiększają, znaczy inaczej, sprawiają, że amortyzacja piłki poprzez te sznurowadła, kiedy uderzamy z prostego podbicia, jest minimalna. Rozciągliwy materiał, troszeczkę inna faktura niż to jest w korkach z wyższego poziomu i troszeczkę bardziej jest on syntetyczny, wydaje mi się, że mniej oddychający. Charakterystyczne tutaj zwieńczenie tyłu, ten kołnierz wystający, powiem wam, że jakościowo jest to dokładnie tak samo zrobione jak i w najwyższych modelach. W środku pianka trzymająca ładnie tył naszej stopy, też wydaje mi się, że o ile nie taka sama jak w tych najwyższych modelach, to nie za dużo odstająca i nie ma się tutaj do czego przyczepiać. Czy wkładka jest wyjmowana? Nie, wkładka nie jest wyjmowana, więc jej wam nie pokażę. Jakie mam pierwsze wrażenia odnośnie tego buta? Ano takie, że jak sobie tutaj dotykam tej cholewki, to jest ona naprawdę bardzo mięciutka, bardzo fajna. Ogólnie rzecz biorąc, but ma całkiem fajny kształt. Jak tak patrzę na tą podeszwę, to jak spójrzcie na ten but, nie? Tak od góry. Wygląda ona naprawdę cieniutko, bo tutaj prawie, że jej nie ma. No naprawdę nie za dużo wystaje. Bardzo mi się to podoba, bardzo fajnie wygląda. No i kiedy sobie tutaj tak zegnę ten but, to naprawdę no, jestem w stanie jednym palcem to robić. Tu oczywiście troszeczkę większym wysiłkiem, ale naprawdę bardzo fajnie. Także but ten ma cholewkę bardzo mięciutką. Jest tutaj przód tego buta zbudowany w ten sposób, że nie wystaje za dużo nad palce, jednak jest taki niski, więc też fajnie będzie przylegał. Oczywiście jeśli ktoś ma jakieś duże, rozbudowane paluchy, to może to być kłopot, ale mi się to na przykład podoba. No i też cholewka, podeszwa, front podeszwy nie wysuwa tego frontu cholewki gdzieś jakoś tam wysoko, co sprawia, że jeśli sobie pomyślimy o tym, żeby dziubnąć tam jakoś ładnie piłkę sobie podciąć, no to będzie bardzo ładnie to się robiło tutaj tym butem. I szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo mi się to podoba, bo wydaje mi się, że po prostu dla kogoś, kto przychodzi z boiska trawiastego, preferuje taki styl gry nie futsalowy, no to będzie to dla niego świetny but, bo będzie się bardzo fajnie manewrować piłką, nawet taką małą czwóreczką, prawda, czyli typową halową, która jednak tak bardzo łatwo się nie podnosi jak piątka, a jednak tutaj z tym niskim frontem wydaje mi się, że będzie to świetnie się sprawować. Rozciągliwość jest tutaj ograniczona tym dodatkowym syntetycznym paskiem, który biegnie sobie w koło. Nie ma tutaj rzeczy takich, które by były sobie pozostawione z racji tego, że jest to niższy model, takie same sobie i gdzieś tam zaniechane, jest to wszystko przemyślane. Tutaj również ta tylnia część buta, również mamy ten charakterystyczny syntetyk. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, tutaj jeszcze mamy wewnętrzne wyściołanie.
Powiem wam, że jedyne, co tak bardzo zdradza to, że jest to but z niższej półki, no to gdzieś te nici, które są bardzo widoczne. Gdzieś tam raczej w wyższych modelach preferuje się klejenie. To, że but ten z tyłu jest szeroki, jest dosyć szeroki. Jeśli sobie spojrzymy na tą dziurę tutaj, no to jest ona szeroka, prawda? I to zdradza, że może tutaj być troszeczkę problem z przyleganiem. No może jesteśmy w stanie to dobrym zasznurowaniem nadrobić, ale też no niekoniecznie. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym, jak ten but tutaj wygląda. Ja wam powiem tak, miałem kiedyś od Adidasa, dostałem taki jakiś niski model Predatorów, jeszcze jak były LZ-ki, i to był naprawdę taki but za 180 zł chyba, który szło kupić, i to nawet katalogowo. I powiem wam, że rewelacyjnie mi się grało. I właśnie dlatego, że on był nieskomplikowany, był cieniutki, dobrze trzymał stopę mimo wszystko, podeszwa była cieniutka, bardzo, bardzo fajnie mi się w tym biegało, były lekkie, i to jest dokładnie but tego samego typu. Nawet wam powiem, że pewnie jest on wykonany, jeśli tak chodzi o jakość, jeszcze lepiej niż tamte, bo tamte to była taka ewidentnie wizualnie taniocha. To niekoniecznie jest. Gdybym ja nie wiedział, jak wygląda tam 17.1 czy 17+, no 17+, wiadomo, nie ma szturowadeł, ale 17.1, to bym się zastanawiał, co to jest za poziom. Z racji tego, że tu mamy te obszycie, że no tak, ja jestem obeznany wizualnie z tymi butami, no to wiem, że to obszycie to chyba by było coś niższego, ale wydaje mi się, że jakościowo, jak sobie tak spojrzymy na plejadę butów, które są na rynku, na całą gamę, i byśmy tak wzięli, ile musimy zapłacić za jaką jakość, to jest bardzo, bardzo fajny but. Bardzo myślę, że dobrze wydane pieniądze. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby z racji tego, że coś tam jest czasem lepiej dopasowane do stopy, coś gorzej, wyszłoby na to, że ktoś sobie kupi te 17.3, ktoś sobie kupi 17+, wydając 4 razy więcej pieniędzy, jak nie więcej niż 4 razy. No i ten but okaże się być lepszy, tak? Bo nie będzie tam sprawy jakichś problemów typu jednak gorsze dopasowanie z racji tego, że nie ma sznurówek i nie ma czego sobie zaciskać, czy tym podobne historie. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ja wiecie, no nie wypowiadam się w też takim tonie, nie jest to coś, co by mnie tam super jarało, ale tak na rozsądek, no to naprawdę coś godnego polecenia, i powiem wam, że gdyby nie to, że mam bardzo dużo halówek do wyboru, gdybym stał przed taką decyzją, że okej, muszę iść sobie na halę pograć, a w tej zimie powiem wam, że ani razu nie byłem, ale gdybym miał iść i nie miałbym butów, to myślę, że to by był bardzo dobry wybór i z chęcią wydałbym pieniądze właśnie na ten model. Kolorystyka sama w sobie oczywiście ładna, są różne kolorystyki, więc tutaj można sobie dobrać. Pomiędzy kolorami różnicy nie powinno być, a przynajmniej nie duża. Bardzo miłe zaskoczenie, bardzo fajnie. Wiem, że te filmy też dotyczące niższych półek jakościowych cieszą się dosyć dużą oglądalnością. Was to interesuje, ciekawi, więc cieszę się, że nagrałem i cieszę się, że pozytywne wrażenia były. Z racji tego, że oglądalność zawsze jest trochę większa, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał TP.pl, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo to z kolei mi pomaga i jest gdzieś tam nagrodą za tą pracę, którą tutaj wkładam. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i pamiętajcie, że można się zgłosić po kod rabatowy do Zgoda FC, od którego do sklepu buty pożyczyłem, za co bardzo dziękuję. Trzymajcie się, miłego dnia, hehehe, chociaż wieczorem są publikowane filmy zazwyczaj, to miłego wieczoru. O.